witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Słuchajcie, w ostatnim odcinku robiliśmy questa pobożnego, którego dzisiaj będziemy kontynuować. Zanim podjadę do swojego namiotu, to się kimna. W sensie się zregeneruje, a nie mogę. Naprzód. Muszę znaleźć mój namiot i jest... Dobra. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. Nawet całkiem sporo. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc albo... Zobaczcie, nie wiem, to jest słyszę, ale nie podpiąłem się baterii do ładowania. Obiecam, że nie powiem. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro. Mogę. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju. A teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Tak, chcę wygrać. Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivienne za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? Boże, jaki foszek, foreweroszek, jak mówią tacy faceci. Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne. Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i de Lonfale. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Możemy już ich lat i powiedzieć, że tam jest ten łysy ciulas. O ile będziesz wymachiwał mieczem tak samo sprawnie jak strzelasz, to wygramy. Powodzenia. Wymachuję mieczem dużo lepiej niż strzelam. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Chociaż z drugiej strony wyścig konny pokazał co innego. Ja nas wypuszczam jak zwierzaczki z klatki. I ojciec, nie rycerze, i panie, panowie, przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. Kto cnót nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą wstydzie, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzęcie. Ta walka z decyzją stanie, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. Dawać. Rozpoczynamy! Już dłużej nie czekamy! No dobra. Zaraz! Za tu są! Za księżą! Nie wiem, co te dziady tu kombinują. Hej, tam na górę.
pięknego boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. To Rawik z Czteroroga. On siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne co zostaje, a nie jest to błahostką, to spotkać... Pokonać tęgiego skurwiela, co ma problem z kostką? Tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Dawaj. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Do wojku, tysiarza. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Chyba przeciwnika. Dziękuję. Obejdzie się. Mężny rycerz Rawiks, przybyły z Czteroroga. Tej krainy, aż tu go wiodła droga. I już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny. To Gregoire z Gorgony, laureat z roków dawnych. Jak myślicie, że przyjadę tu za rok, to się grubo mylicie. Życzę szczęścia obu zawodnikom. Dzięki, przyda się tylko tamtemu. Spodemku dwaj mocarze jak wilcy spozierają. Kto wypcha to napięcie? To skórzy nie wydają. Panie i panowie, nasz mistrz i czempion, nie mający sobie równy, niemy bohater, Gregoire z Gorgony. Co, już? Wielmożny Rawik z Czteroroga, zwycięzca tegorocznego turnieju, pokonał Gregoire'a z Gorgony. To niebywałe. A jednak! Wiwat Rawik! Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować... Jakie brzydactwo! Przysięgał na miłość i pamięć. I to ona zapewne dopomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Przysięgaliśmy na Yennefer. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomacham. Możesz ściągnąć, kurwa, ziele z głowy? Co to, kurwa, oregano, bazylia? Magda by się w tym odnalazła. Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale... Coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś winknujesz za moimi plecami? Nie. No dobra. Guillaume nie jest w tym drodze.
Co prawda wścibstwo niewiele ma wspólnego z honorem, ale ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie. Dlatego, że chciał ci pomóc. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Spodaję. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. Zrozumiałeś? Pani, ale twój problem, ja chciałem, bo wiedźmin... Wyjdź, ale już. Nie pochuchasz. Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. Dochowałem tajemnicy. Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Przecież ale ci właśnie powiedziałam, że nic mu nie powiedziałam! To moje życie, Geralt. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rytuałów. Okej. Z niego chciałabym skorzystać. To musimy znaleźć jajo. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilki. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany. Ale mówiłem ci... Możesz wykorzystać napalonego rycerza. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz... Przyjdzie na niego klątwa Rafalali. A ty masz szansę zostać kobietą. Rozbić jajko. Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Ale fajne jest to, że dalej mu medalion wibruje. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. Powiedzcie mi, że nie muszę tam jechać jeszcze raz, tylko się przeniosłam. I to nawet bez jej. W sensie, że bez wczytywania. Przechwaliłam. To tutaj. Czekaj, że panienko. Przede wszystkim to teraz tak. To nie to, to będzie to. I to jest lepsze od tego, co mam. I wymaga trzech kamyszków. Co już może podpalenie zatrucia. Co ja tutaj jeszcze mam? Na zamrożenie, na wytrącenie z równowagi. Dobra. Tak to sobie zrobimy. I siodło dostałam. Też ja tego siodła tu nie widzę. Siodło. Gdzie jest siodło? Wasz siodło jest gdzie indziej? 90% jest lepsze od tego, które mamy, więc je zakładamy.
strasznie ten miecz wygląda, ja... Pozdrawiam. A właśnie, czekaj. Ej, to co ja mam na sobie jest lepsze? Pistu jeża, no... No dobra, będziemy brzydcy. O nie! Pantera dobrała się do gniazda! Ja się tym zajmę. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. Nada się? Tak, myślę, że tak. Ktoś powiedział, ale nie wypada poruszyć komentarza a propos tego, co mi się skojarzyło. Dobra, Jolo, skoncentruj się i powtarzaj. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gandehrau, munna finera. Szkoda by było nie wykorzystać. Pokaz. Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić przecież, na dalej. Przecież... Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Skąd ona tu wzięła ciuchy? Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu nie? Też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? Nie. A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Bez wysłuchiwać go jęczenia, nie? Dobrze, powiem mu. Bywaj, Vivien. Ten miecz jest tragiczny. To swoje jest beznadziejne, jak ten mój cech brzmi, był taki piękny. Chodź tu. Kuń. Ale powiem wam, że Wiesiek ogólnie, no, poszalał, bo jakby nie patrzeć, quest poboczny, a jego wykonanie zajęło mi, no, godzinkę spokojnie. Bo to, co na ostatnim odcinku, to na tym odcinku, plus jeszcze przygotowanie, które było w poprzednim odcinku. Nieźle. Ale fajny kościół, cieszę się, że się zdecydowałam go zrobić. Bo już pomijam fakt lepszego stafu, który mamy. To jest... W sensie był ciekawy, bo i ten turniej, i to z odczarowywaniem. Fajnie, fajnie. Płociuś, no proszę cię, kochanie. No, serio. Wszystko jest w porządku. Ondulacja! Włosów przysięgam. Geralt, co z Vivien? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Mhm.
Dobra, nie zdradzają mu więcej, że musimy tam. I bardziej odpowiadało. Jest całkowicie wolna. Myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej. Nie pewnie. Ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. Hajsy się zgadzają. No dobra, misiaki. Ja myślę, że my sobie tutaj skończymy dzisiejszy odcinek. Ostatnio był dłuższy, teraz myślę, że może być troszeczkę krótszy. I w kolejnym już serii lecimy z kłościkiem głównym. Także też mam nadzieję, że się podobało. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, niewidziane. Pozdrawiam, z kino, trzymajcie się. Cześć!